scenie od odcinka widzimy dosyć fajną scenę i śmieszną troszkę jak kreskówka Cartoon Network, gdzie piesek naszych bohaterów tutaj gonił kostur Stargera, potem ten kostur gonił go, czyli no po prostu jak w kreskówkach, no a po chwili widzimy, że nasi bohaterowie wrócili. Więc ten tutaj to ten piesek robił, kiedy no, naszych bohaterów nie było, kiedy ratowali oni Starger z koszmaru Eclipso. Widzimy, jak zielona latarnia chce zniszczyć tę cząstkę Eclipso. Tak mi się wydaje, że to była cząstka Eclipso, ale później nie zniszczyła tej cząstki, a ta cząstka schowała się w jej pierścień, co oznacza, że no teraz no, niefajne rzeczy będą się dziać z naszą zieloną latarnią. Oryginalny Dr. Midnight nakłada swój stary garnitur, no ale tutaj mimo wszystko nawet nie jest spocznie na ularach, bo w pierwszej chwili, gdy tylko go zakłada, mówi do Pata, że no będzie tutaj musiał i tak powstrzymać Eclipso, więc no widzimy nadal będzie na niego polował i w tym świecie i chciał się przede wszystkim zemścić na Eclipso. Widzimy w końcu spotkanie. No, głównie z Bec i zielonej latarni z bohaterami naszymi z powrotem ze Stargard, ale co ważniejsze, to że Bec może w końcu poznać doktora Midnight. To teraz no, te pytanie, które tutaj od paru odcinków zadaję, czy to teraz on zostanie tym doktorem Midnightem, czy no czy Bec teraz już przestanie być doktorem Midnight, bo tak jak do tej pory to on była doktorem Midnight. Aczkolwiek wydaje mi się, że coś jest nie tak z tym doktorem Midnight i no może okazać się jeszcze zły. No ale do tego to jeszcze, no to jeszcze zobaczymy. W przyszłości. W kolejnej scenie widzimy, no to jest naprawdę fajna scena, w której no rozmawia dwóch doktorów Midnightów. Oczywiście Beth chce zwrócić okulary dla oryginalnego doktora Midnighta, mówiąc, że no, on jest tym oryginalnym bohaterem, on tego potrzebuje, ale doktor Midnight odpowiada, że nie potrzebuje tych okularów, ma swoje i te okulary, które ma przeciwsłoneczne, to są no, połączone z tymi okularami jego i no widzi, nie musi używać gogli, a dla Beth jest ten okulary, te gogle jego potrzebne, żeby no Eclipse go tutaj nie wykiwał, więc no jak widzimy tutaj no, jak na razie zostanie dwóch doktorów Midnight, to co mi się naprawdę bardzo podoba. Stargard, jaki potrzebuje wszystkich sił, jakie potrzebuje, żeby pokonać Eclipso, więc to rusza do Yolandy, by ponownie ją tutaj zrekrutować jako Wildcard. No i co jest, to jest ciekawe, w pierwszym sezonie to ona była pierwszą tutaj przyjaciółką Stargard, to ona pierwsza była pierwszą bohaterką, która dołączyła do nowego GSA. No ale niestety jest, no Yolanda nie daje się przekonać do Stargard, aczkolwiek mi się wydaje, że gdy drużyna będzie pod, no, pod presją, gdzie tutaj ostatniej takiej prostej, no to Wildcat się pojawi w swoim stroju. To był fajny moment akcji. No tak mi się przynajmniej wydaje, że ona jeszcze uratuje sytuację. A Mike idzie do kolesia, którego oddał mu Thunderbolta. No i tutaj no koniec sceny wyjaśni mu, czym jest Justice Society of America. No i najprawdopodobniej albo zabierze Thunderbolta, albo no w tej, no tutaj można, że go wtajemniczyć i on jako superbohater no dołączy do GSA i to było też dosyć interesujące. No i w dostępnej scenie widzimy mały pojedynek między Sophie a Yolandą. No Sophie tutaj przychodzi do pokoju Yolandy, no tutaj się z niej troszkę ponabijać. No i tutaj dowiadujemy się, że to ona rozsłało to zdjęcie, którym no, w pierwszym sezonie to mogliśmy się dowiedzieć, że tutaj Rodesu ktoś jej nudesy, co no strasznie no, na reputację wtedy straciło, no każdy się z nią wyśmiało. No i wiemy teraz, że to wszystko jest zasługa Sophie, a raczej Sydney, ona się Sydney nazywa. No i widzimy tutaj wielki powrót White Cat. Yolanda postanawia, że tutaj tej ostatecznej bitwie z Eclipso weźmie udział. Mówi, że to jest tylko tutaj dlatego, że chce uratować wszystkich ludzi, na których jej zależy, więc no, jak najbardziej tutaj widzimy powrót Whitecata. No, tak jak wam mówiłem, no, tutaj ona jednak uratuje świat. No i bardzo dobrze, bo bardzo lubię tą postać i to górnie, kurczę,
aktorkę i tą postać, bo jest naprawdę fajna taka bokserka, no idealna następca Wildcata. No, czytaliście komiksy, to wiecie, jakim on był gościem w komiksach. Tutaj miał czarny pas i w ogóle był takim bokserem. A ona tutaj no też tutaj jakiś sport uprawiała w pierwszym sezonie, tutaj jakiś miała też na siłownię chodziła, też worek waliła bokserski, więc no jak najbardziej tutaj jest godną następczynią Wildcat. W następnej scenie widzimy, jak Zielona Latarnia dzięki temu tej cząstce Eclipso teraz jest w jej pierścieniu, teraz pewnie w jej, no widzi tutaj troszkę scenę jak z Avengers of Age of Ultron, czyli no wszystkich wizjach, gdzie wszyscy bohaterowie polegają, no zostają pokonani przez Eclipso. Tutaj na zdjęciu no, widzicie White Cat, która została pokonana przez Eclipso. No i w ostatniej scenie odcinka widzimy, jak dwójka doktorów Midnightów spotyka Eclipso, gdzie mówi, że dobrze oni tutaj jednak są, no bo nie są w stanie zatrzymać tego. No i wtedy się pytają, no czego zatrzymać? A no, on im odpowiada, że Courtney nie są w stanie zatrzymać, nie będą w stanie zatrzymać. No i wtedy widzimy dalszy ten koszmar tej zielonej latarni. I no widzimy, no jak Eclipso w przyszłości zawładnął umysłem Starger. No i on sam mówi, że no wtedy stanie się Bogiem. No co, moi drodzy, jest naprawdę no mocnym zakończeniem odcinka. No i następny odcinek naprawdę mega się zapowiada. No cóż, ten odcinek nie był jakiś mega super. Taki standardowy przedostatni odcinek, gdzie wszyscy bohaterowie się zbierają, żeby wykonać głównego złego, aczkolwiek bardzo mi się podobało końcówka i zobaczenia jakby taki reverse Courtney, znaczy reverse Starger, evil Courtney, evil Starger, no zły Starger, okej, nie? Zły Courtney, więc tutaj bardziej mi się ten odcinek podobał, zwłaszcza końcówka. Wypowiedzcie, co wam się najbardziej to podobało, zostawcie łapkę góry, subskrypcję i oczywiście dzwoneczek. No i powiedzcie, co najbardziej wam się podobało w tym odcinku i dlaczego ty była zła Starger. A ja się z wami żegnam. Do usłyszenia. I do kolejnego odcinka finałowego już za tydzień. Trzymajcie się.